Jest to kolejny etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze. Jednak na samym dociepleniu budynku ta inwestycja się nie kończy. Mało tego, zastosowane zostanie rozwiązanie grzania wody rodem z XXI wieku. Dom pogodna jesień. Tam robimy standardowo termomodernizację, czyli wymiana okien, drzwi, ocieplenie ścian, stropo dachu, również podpiwniczenia. Tam też również robimy izolację, ale tutaj robimy coś po raz pierwszy nowego. Solary na dachu, które mają mieć efekt w postaci ogrzanej wody, ale użytkowej. Zmiany jak na razie te wizualne można już podziwiać. Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień dzięki nowej elewacji prezentuje się naprawdę okazale. Jednak na koniec prac trzeba będzie jeszcze poczekać. Po zakończonym remoncie pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz budynku tak naprawdę to jest największa inwestycja i najbardziej konieczna i ze względów oszczędnościowych i wizualnych, estetycznych. Także to jest długo wyczekiwana inwestycja. Bardzo się cieszymy, że doszła po kilkunastu latach do skutku, więc efekty już są widoczne i bardzo cieszą. Koszt inwestycji to 700 tysięcy złotych.